Członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego Kędzierzyn-Koźle wspólnie z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla od kilku lat organizują już zbiórkę darów dla Polaków mieszkających na Kresach. W latach poprzednich robiliśmy to wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen, które niejako kierowało naszymi działaniami, wykorzystywało swoje kontakty tam na wschodzie. W tym roku po raz pierwszy chcemy taką zbiórkę zorganizować całkowicie sami. Nie jest to rzecz prosta, ale nabraliśmy przez ostatnie lata sporo doświadczenia. W tym roku będzie ona nosiła nazwę Jeden Naród Ponad Granicami. Będzie to zbiórka darów żywnościowych dla Polaków mieszkających na Litwie i na Białorusi. Idea jest taka, że wspólnie ze szkołami, firmami, przedszkolami, innymi instytucjami zbieramy tutaj na miejscu paczki żywnościowe. To są paczki, do których trafiają takie podstawowe produkty suche jak kasze, makarony, mięso w konserwach, kawa, herbata, a także słodycze. Te rzeczy zbieramy tutaj na miejscu, a następnie my, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznego Kędzierzyn-Koźle, zawieziemy te dary na Litwę i prawdopodobnie na Białoruś. Spotkamy się z polskimi rodzinami, które tam mieszkają, które takiej pomocy oczekują, które takiej pomocy wymagają. To są przede wszystkim kombatanci, a także rodziny po kombatantach i środowiska polskie zamieszkałe właśnie na dawnych polskich Kresach. Tą zbiórkę robicie nie po raz pierwszy, macie już doświadczenie. Jak dużo tych darów można składać, gdzie i jak długo, ile czasu jest przewidziane na tą zbiórkę? Zbiórka w zasadzie dopiero rusza i potrwa formalnie 2 miesiące, czyli do końca roku, ale w rzeczywistości może to trwać jeszcze troszeczkę dłużej po nowym roku. Dary można taką paczkę przygotować samodzielnie, można w kilka osób. Są dwa miejsca, do których można je przynieść. To jest Stadion Kuźniczka i siedziba Stowarzyszenia Patriotycznego Kędzierzyn-Koźle na ulicy Plebiscytowej 3, najlepiej po uprzednim kontakcie z którymś z działaczy stowarzyszenia. Ale takim pierwszym punktem kontaktowym dla mieszkańców od lat są szkoły i przedszkola. My staramy się zainteresować wszystkie placówki oświatowe na terenie naszego powiatu do udziału w tej akcji. One bardzo chętnie, te placówki, się w poprzednich latach w to włączały. Tam dzieci przynosiły paczki, był często taki podział, która klasa co robi. To jest taki najprostszy sposób na przygotowanie paczki, czyli kontakt ze szkołą, tam są plakaty, tam są ulotki, tam jest dokładnie informacja, jak taka paczka wygląda, są nauczyciele, którzy często koordynują, a jeśli w szkole nie ma takiej akcji albo ktoś już nie ma kontaktu ze szkołą, bo nie ma dzieci, to wtedy najłatwiej jest wszystkiego dowiedzieć się, czy to za pośrednictwem państwa medium, czy też za pośrednictwem fanpage'a facebookowego Stowarzyszenia Patriotycznego Kędzierzyn-Koźle.